Jedną z najwdzięczniejszych, najsprytniejszych literek do rysowania jest literka U. Pokażę Ci dzisiaj, jak z litery U narysować kilka bardzo ciekawych zwierzątek. I uwaga, nie musisz mieć wcale talentu rysunkowego, nawet nie musisz ładnie rysować. Wystarczy, że krok po kroku narysujesz razem ze mną. Jeśli masz ołówek albo kredkę, kartkę papieru, to naprawdę nic więcej nie jest Ci potrzebne. Zaczynamy! Zobacz. Literka U, która wygląda tak, może być podstawą do wielu komiksowych rysunków, często uśmiechających naszych przyjaciół i bliskich. Zobacz, rysuję literkę U, dodaję do niej kolejną płaską w środku, z dwoma trójkącikami. Czy już podejrzewasz, jakie zwierzę może nam z tego wyjść? A właściwie nawet nie tyle zwierzę, co postać. Jeden trójkącik, drugi trójkącik. I połącz je proszę ze sobą po to, żeby wyszedł nam tutaj taki kreskówkowy nietoperz. Jeśli dodamy jeszcze kilka takich falek, hop, 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 to wychodzi nam już całkiem śmieszny gość. Ale podobnie z literki U narysujesz także żyrafę. Zobacz, to jest dużo prostsze niż może się wydawać. Zaczynam od literki U, a później dodaję jeszcze płaską kreskę. Ale na początku i na końcu tej kreski hop, 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 będą takie dwa rogi, bo żyrafa ma rogi. Następnie dodam dwie kreseczki skierowane do dołu i w bok. Nie muszą być bardzo długie, to będą uszy żyrafy. Jak już narysujemy uszy, możemy zrobić dwie kropeczki jako oczy. Zobaczcie, tutaj rysujemy tylko z literek U, tylko z kropeczek, tylko z kreseczek. I o to też chodzi, żeby było jak najprościej i jak najsprytniej. Znowu dwie kuleczki i uśmiech. Może z językiem. Język żyrafy jest naprawdę bardzo długi. Nie bez powodu, w końcu musi ona sięgać bardzo wysoko do gałęzi, żeby zrywać te najsmaczniejsze listeczki. Znowu dwie długie linie, które ciągną się do dołu. I tutaj będzie czas na nogi. Znowu z literą U. Mówiłam, że będzie trochę tej litery U dzisiaj. Ogonek z pędzelkiem. I oczywiście, jak to dla żyrafy przystało, łaty. Czy wiecie, że jak rodzą się małe żyrafki, to te łatki są bardzo, bardzo takie bledziutkie, mało wyraźne? Jak żyrafa ma bardzo intensywne, ciemne łaty, to prawdopodobnie jest już taką dojrzałą żyrafą. Im ciemniejsze łaty, tym starsza żyrafka. Dobra, mamy żyrafę. Mamy nietoperza, powiedzmy, że takiego wampirzego nietoperza. Ale czasami też fajnie jest narysować takie zwierzaki. To teraz może foczkę. Narysujecie ze mną foczkę? Działamy. Narysuj proszę literkę U. Taką niedużą. I bardzo płaską. A później, uwaga, gotowy? Gotowa? Przekręć karteczkę, bo to będzie pyszczek naszej foczki. Przeciągam jeszcze trochę tą kreseczkę i dodaję znowu literki U. Zobacz gdzie. To będą zamknięte oczy naszej foczki. Hop, hop. Tutaj literka Y. Brzuszek, jedna literka U, druga literka U, no i ogon. Ale żeby dojść do tego ogonka, potrzebujemy hop, hop zrobić też grzbiet, czyli plecki. I mamy foczkę. Będzie miło, jeśli do tej foczki dodamy jeszcze na przykład rumieńce albo nawet jakąś zabawkę. Co Wy na to? Myślicie, że ona chętnie by pobawiła się na przykład piłką? Dobra, mamy foczkę.
Ale z literki U albo z literki C można narysować dużo więcej jeszcze ciekawych rzeczy. Zobacz, jakie to proste. Jeśli narysujemy literkę U i dodamy jeszcze jedną literkę U, ale od góry, powstaje nam prawie takie kółeczko. A do tego kółka dorysujmy jeszcze dwa. Hop, hop, z kropeczkami i polską literkę D. Tylko trochę przekręconą. Polska literka D wygląda tak. A my ją troszkę przekręcimy. Hop. Jakaś taka dziwna minka nam wyszła, ale spokojnie opanujemy to, bo dorobimy jeszcze kreseczkę. Już mamy ząbek. I teraz zobacz. Dorysujemy dużo literek U. Właściwie 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I mamy pajączka. Dokładnie. Może nawet damy mu jakiś taki szarawy kolor. Chyba, że to będzie bardzo zmęczony pająk. Możemy go trochę zmęczyć. Chcesz? Wystarczy, że dodamy taką kreseczkę. To już nawet taki zmęczony, rozmarzony pajączek, można powiedzieć. A pająki... Na P jest jeszcze pies. Pokażę Ci jeszcze, jak narysować pieska z literki U, a właściwie jego głowę. Literka U... Nie, to nie będzie taki piesek jak ostatnio, w poprzednim odcinku. To będzie pies z literki U. Będzie miał podobne oczy, bo też będą to dwa takie... to będą dwa takie kółeczka. Nosek zamalowany. Zobaczcie, ten nosek jest chyba wilgotny i błyszczy. Zdrowy piesek. Hop, hop. Troszkę futerka na górze. Znowu będzie jakieś rozczochrane zwierzątko w tym odcinku. Ostatnio był z długimi uszami, więc teraz będzie miał krótkie uszy. Jeden trójkącik, drugi trójkącik. I mamy pieska. Widzisz, jakie to proste? Podarujmy mu jeszcze kosteczkę. Dwie proste kreseczki. Hop, 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 hop. Znowu można powiedzieć, że to są takie jakby literki U, prawda? I kółeczka, jeśli położę tutaj kółeczka, to będzie wyglądało tak, jakby ten piesek trzymał kość. Ciekawe, jakbyś nazwał albo nazwała tego psiaka. Dobrze, kolejne zwierzątko z literki U będzie wyglądało tak. Narysuj proszę znowu literkę U, taką dużą, dość dużą. Nie musi być na całą kartkę, ale na taki duży fragment kartki to będzie ok. I uwaga, gotowi? Hop, odwracamy do góry nogami karteczkę. Tak, ja mówię poważnie, naprawdę odwróćcie tą kartkę do góry nogami. Narysujcie, proszę, kreseczkę i brzuszek. To też jest literka D po polsku. D. I teraz narysujcie małą literkę U i trąbę. Ta trąba wygląda jak polska literka J, tak jest. Teraz jedna nóżka, druga nóżka i mostek. Znowu literka U. Zauważyliście, jak wiele tutaj literek U w rysowaniu zwierzątek jest? O, i mamy słonia. To jest słoń afrykański, bo wiecie, są trzy główne gatunki słoni. I słoń afrykański to jest ten słoń, który ma największe... Znaczy, jest słoń afrykański, indyjski i afrykański malutki. I to jest ten właśnie afrykański z dużymi uszami. Słonie afrykańskie mają zazwyczaj bardzo duże uszy. Dobra. No to może jeszcze jakieś zwierzątko. Znowu proszę, żebyście narysowali literkę U. Nie musi być duża. Moja akurat nie jest duża. I uwaga, znowu przekręcamy kartkę. Przekręćcie kartkę tak, żeby ta literka U wyglądała bardziej jak literka C. Dorysujemy znowu dwa kółeczka. I zgadnijcie, jakie zwierzę teraz rysuję? Ale dużo tych fal!
możecie później ozdobić tego węża. Tak, to jest wąż. Tak jak chcecie, możecie nawet zarysować mu język. Albo bardzo, bardzo śmieszną minę. Wszystko, co wymyślicie, jest ok. Naprawdę, każdy pomysł jest świetny. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. W rysowaniu nie chodzi o to, żeby rysować idealnie i ładnie i pięknie. Chodzi o to, żeby się cieszyć podczas tego rysowania. I mam nadzieję, że te rysunki, które Wam tutaj pokazuję, że one Was cieszą. Że to jest coś takiego, co da Wam odrobinę uśmiechu i pozwoli Wam troszkę się twórczo właśnie pobawić. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Będę bardzo, bardzo wdzięczna, jeśli będziecie chcieli pochwalić się swoimi rysunkami. No bo narysowaliśmy sporo. Węża, słonia, pieska, foczkę, pająka. Tak, pająka też. Zaczęliśmy od najprostszych takich kształtów jak żyrafa, czy jak... to chyba jest wampirek jednak, prawda? I foczkę. I chciałabym, żebyście też podzielili się swoimi zwierzątkami, swoimi pomysłami. Jeśli macie ochotę na narysowanie czegoś jeszcze innego z literki U, napiszcie na ten adres poniżej, bo będę bardzo szczęśliwa, mogąc widzieć, jak Wy też korzystacie z tych naszych zajęć. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach. Pa, pa!